Z kim nie przyjechaliśmy? Wszyscy przyjechali, tylko wujek. Wujek ksiądz właśnie przyjechał później. Mhm. Bo jeszcze został później. Stanisławowi to przyjechał ci w 45. Mhm. W lipcu, no w lipcu 22 lipca pierwszą muszę odprawił ksiądz Kral. A wujek przyjechał za rok, czy cię mówi, tak? 26 na Annę. Aha, na Annę, 26. Mhm. Zrobili ołtarz i ten. A Julio przyjechał za rok, bo on był w Stanisławowie i przyjechał już z proboszczem, przywieźli jeszcze też obrazy, to ale proboszcz został we Wrocławiu. A Julio przyjechał tu i to ja już mówiłam o tym. Także. A jak podróż wyglądała? O, podróż to strasznie, bo do towarowych wagony jechali, nie było nie kryny u góry, tu położone jakieś deski, tam było bydło, jakieś tam rzeczy, co było, my jechaliśmy, ciotka tutaj Krutniczka, później mieszkała, mamina siostra w jednym wagonie tam, po jednej stronie było bydło i ten, a po drugie tam jeszcze jakieś zboże, jakieś, no, jakieś meble, to, a my u góry jechaliśmy. No i tak w każdym razie dwa razy to była makabra. Raz bardzo padał deszcz i zatrzymali się tam, bo chcieli wódki ci Rosjanie. I Ślązacy tam wyszli i prosili ludzi, my też poszliśmy tam, żeby nie być na tym deszczu, bo to dopiero, no ale, a oni mówią, ogłosili, że zaraz rusza i ludzie wszyscy wrócili na górę, a oni jeszcze 4 czy 5 godzin przytrzymali, nim ruszyli, bo chcieli wódkę tam. A później zawieźli nas do tego Kędzierzyna i rozładowali i mieli tam dać wioski, ale ksiądz Kral pojechał tam jeszcze z tymi, okazało się, że ta wioska była część dla żołnierza, poza tym część jeszcze zdaje się nie wy... Nie wysiedlili wszystkich. Niemców nie wysiedlili to i mówią, że i tam dali, że mogą koło tutaj do Wietnicy przywieźli i tutaj zajęli. Nie powiedzieli do Wietnicy, do wieśni, powiedzieli koniec, dalej nie idziemy, bo już dalej nie ma. Dalej nie nasze, tak. Ale to załadowanie to było straszne, bo oni postawili dwa pociągi, także trzeba było albo górą, albo pod tymi, i co to łączy się pociągi, przychodzić. A strach było, że ruszą tam albo co. Bo tam chcieli. No w końcu jakoś przeładowali, no załadowali, tu przyjechaliśmy. Ale tutaj nie wszyscy, oni jakoś tak rozłączyli, bo tam już ładowali nakryte wagony i wagony mniejsze. Bo to jak babcia opowiadała, czy mama, to wy i tak mieliście jeszcze przywilej jakiś tam, że udało wam się, bo wy mieliście kryty wagon. No to, ale to wszyscy spod Skidżyna już mieli kryty. Wszyscy kryty. Tak. Dalej, ale część mama mówiła, że jechała na takich tych platformach. No platformach jechaliśmy ze Złoczowa. A tak to zawsze jest, tak to rzeczy kryty, to później kryte był. Inaczej trochę. I ten. Ja zresztą tam spałam, to mama mnie rugała, że są nowe, a to ja śpię, bo to ciągle na górze, to tam jak nie deszcz padał, to wiało, to strach było, pod mostami się jechało, to zdawało się, że już dotknie nas ta góra. No to było, no ale to jakoś, w każdym razie. No i później tu przyjechali, okazało się, że zawarte, ktoś tam mówił, że duże gospodarstwa są zawarte, a okazali, że zawarto jeszcze 50% Niemców. Ale to by z Witnicy chodziliście tutaj okolonaliście te wioski? Oni dalej samo, to się przywieźli, rzucali ludzi, gdzie my... Oglądajcie, czy wam się podoba. Gospodarstwa, no takie
to... No ale taki jeszcze jednak decydujące zdanie to miał jednak zawsze, co ksiądz Kral powiedział, no to zostaniemy w tej wiosce, no to, w tej, no to już później zaczęli szukać tego domu. No ale Kral pojechał z nimi i mówi, że to niemożliwe, bo to porozrzucane, nie myśl tutaj co za... I pojechali do Białczu. Do Białczu i tam część właśnie zmieniła się w Białczu. No bo Kral przecież do Białczu nawet do ten jeździł później. No bo to parafia była. Parafia była.